Skoczyłem tu jeszcze na pięterko do mojej nowej. Do mojej nowej tutaj spialni, nazwijmy to. To biurko tu trochę nie pasuje, nie? To tak nie postarali się twórcy, bo biurko jest tak, gdyby grafika wzięta z, no jak, tak jakby pasowało do tych starych, zniszczonych pomieszczeń, a zupełnie nie pasuje do tego wystroju. Kicha, nie postarali się. Uzupełnijmy broń. O, max. Do mojej nowej giwery. Chciałem sprawdzić, czy mogę ją jeszcze ulepszyć. To raz. Kupić serum. Czy kupić, zrobić raczej. Bo tutaj pewnie też będzie jakiś boss. Odżywcza krew. Okej, nowe serum, surowica. Bierzemy wszystko. I czy mogę tą nową giwerę ulepszyć? Sprawniej. Teraz mamy 350 obrażeń. Magazynek 3 sztuki. Co możemy zrobić? Obrażenia o 10%. Kupuję. Skrót czas przeładowywania. Kupuję. Generalnie to wszystko po prostu inwestuję. Wszystko po kolei. Ile się da. Ale on miał spruwę. Poparzenia jeszcze może, patrzcie, robić. Obrażenia. Aha, lub. Mogę to cofnąć? O kuźwa. Nie mogę. Czyli zwiększyłem sobie obrażenia jeszcze, a mogłem wybrać poparzenia lub obrażenia chemiczne. To by było ciekawe, ale nie mogę tego zmienić. Albo mogę zmienić, ale nie mam składników. No nic, ale mamy giwerę nieźle doinwestowaną. Sprawdźmy, czy jeszcze jakieś graty może mogę rozebrać. I sprawdźmy teraz, czy mogę zmienić tą. Nie, nie mam wodorotlenku sodu. No i fuck you. Dobra, ale mam uzupełnione serum, mam dobrą giwerę. Kto to jest? Panienko. Gdzieś wyszedłem z drugiej strony dzielnicy. Oho. Demet, co za wściekłe babsko. Dobrze, gdzie jest 120 metrów, a to jest tam w jakimś innym znowu rejonie. Nie byłem tu jeszcze. W tej części. Bo zawsze, patrzcie, tu stoi gość, w ogóle mnie nie widzi. No, to jego strata. Zawsze szedłem chyba w lewo, a nigdy w prawo. A w prawo jest... Ona gdzieś tutaj jest, ta wariatka, tylko gdzieś chyba się zbugowała. Patrzcie, słyszycie? Słyszę ją, że gdzieś jest obok mnie, ale nie widzę. Tutaj był wampir, który mi uniemożliwiał wejście do tego chyba budynku. Patrzcie, to babska jest chyba coś się zbugowało, bo słyszę ją. A ta na dole jest. I tego wampira nie byłem w stanie pokonać. Spróbujemy go teraz zabić. Tu jesteś. Pora jędza. Jeszcze ci się życie zregenerowało. To jakieś wejście do sklepu, nie byłem tutaj też chyba.
ale nie mogę wyjść. O, shit! Tu wcześniej był wampir, a teraz jakaś gadzina wredna. Nawet nie wiem, który ma level. 29. Czekajcie, wyjdę na ten dziedziniec. A tu wcześniej był wampir, którego nie mogłem pokonać, ale on... Nie wiem, co mu się stało, odparował. Oż ty w życiu. Dwudziesty piąty, no to cztery levele raptem wyżej ode mnie, taki silny. Ups. Pamiętajmy, że mam jeszcze mocniejsze serum. Dostałem krzepką krew. Myślałem, że tutaj się te drzwi otworzą. Ale widzę, że to jest znowu kicha. Straciłem tylko niepotrzebnie serum, żeby dziada zabić, a on nic mi nie drapnął nawet. W ogóle nie warto jest z nim się walczyć. Gdyby ktoś pytał. Dobra, 120 metrów. Idziemy do tego ostatniego punktu, bo znowu się tutaj zakręcę. Nie wiem tylko, jak mam tam dojść. 90 metrów. Muszę w ogóle wyjść na główną ulicę. Tu i powiedzmy gdzie? W lewo. O kurka, sporo ich tutaj. Zdecydowanie za dużo. Źle wszedłem w jakąś cholera, znowu nową dzielnicę. Chciałem tutaj. God damn it. Przepraszam. O, no, wiem, rozumiem. Tutaj i w prawo. Jest 40 metrów. Czy to nie jest ten dom duży?
Zabiję ich tylko do tego, żeby tutaj móc się później rozejrzeć. Ten też ma poziom 29, proszę bardzo. Proszę ty w życiu! Znowu straciłem surowice. I czy to jest ten dom? Może tak. Ale drzwi zamknięte. Jakieś inne wejście trzeba znaleźć. A, już wiem gdzie jestem. To z tej strony, słuchajcie. Już kojarzę. Przyszedłem tutaj z innej strony po prostu. Tutaj są ci chłopcy, których już znam. Już to z nimi nieraz walczyłem. Łatwiej mi się trochę z nimi walczy, bo mam więcej życia. Kurka, no. Dziad, który miałem wygrać, teraz mnie zabije. A, brakowało. Wydaje mi się, że muszę do tego domu wejść. Kurczę, tylko jak tu będą bossowie, to sobie nie dam z nimi rady, bo nie mam surowicy, no. Spróbujemy trochę na pałę tutaj. Po prostu zobaczymy, co tutaj w ogóle jest. Hello. He had his tongue removed and his eyes gouged out. He was a victim of brutal torture. Czyli raczej nic dobrego tutaj. Niczego dobrego się nie mogę tutaj spodziewać. This one's neck is broken. He was young. Probably the sun. Matko, nie ruszaj go w stanie. No, wam mówiłem. Właściwie to ono. No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. Dobra, zobaczmy co ona robi. Żyga. Życia ma, tak powiedzmy, sobie średnio. Chyba nie za dużo. Ha!
Chyba nie jest zbyt wymagającym przeciwnikiem na razie. Nie wiem, czy jakieś fazy ma jeszcze inne, ale w tej fazie można ją łatwo. Łatwo chyba pokonać. Chyba ją rozjadę. Bez większych problemów. No i co? Zbierz informacje na temat pierwszego źródła infekcji. Kolejny list miłosny. List ze szkoły aktorskiej, Doris. Z ogromną radością informuję, że zostałaś przyjęta do mojej prywatnej szkoły aktorskiej. Tak króciutka scena, którą byłaś tak uprzejma odegrać, bla bla bla. I została przez kogoś przeszkolona. Aktualizacja. Dowiedz się, czy Doris jest źródłem epidemii. Powiem wam, że ta fabuła mi się to w ogóle nie podoba. To się nie klei, nie? Takie jakieś... te questy są, nie wiem, no źródło, infekcji. Jaka to tajemnica, wiecie, no? Razem źródło infekcji. Oczekiwałbym tutaj jakiejś tajemnicy pokroju, nie wiem... jakiś tam kogoś, czegoś, co tą chorobę stworzyło, co ona ją jakoś przywlekła, gdzieś dostała, jakaś tajemnica, piwnica, wiecie, ze sprawy, a nie, że laska była w szkole aktorskiej, no. Była w szkole aktorskiej i tam dostała tego syfa. Oczekuję jakiejś mistycznej tajemnicy, czegoś, dążenia do rozwiązania jakiejś zagadki tajemniczej. A tutaj te takie są błahe i banalne. Znajdź teraz teatr Doris. A w innym źródle infekcji znalazłem list miłosny. Dobra, atakujemy teatr teraz. 200 metrów. Źródłem infekcji pewnie będzie jakiś mistyczny wampir, nie wiem, pierwotne zło. A nie jakaś bziągwa, która się zaraziła czymś gdzieś. 140 metrów, to nie jest teatr. Teatr jest tutaj. Pójdźmy główną ulicą, może będzie łatwiej. Nowa dzielnica. Jest teatr. I cannot enter. Ale oczywiście drzwi zamknięte. A to co? Not a safe place right now, sir. Jakieś ostrzeżenie. Dobrze, tam nie gorączkujcie się. Muszę znaleźć jakieś wejście do teatru. Pewnie jak tych gości wykończy, to się otworzy?
Oj, dobrze tam już, dajcie sobie spokój. Jeden padł za jednym razem, a drugi za dwoma. Dziękuję bardzo. It's locked, all right. Znajdź wejście do teatru. Pewnie jakieś tunele albo... Czekajcie, z drugiej strony mogę podejść. Właściwie mogę dookoła chodzić. Spróbujmy się przejść dookoła tego teatru. Może będzie jakieś tylne wejście. I cannot enter. Oż ty dziadu, jak mnie pojechali, no nie. Trochę się rozpędziłem, a jeszcze mogę sobie zainstalować ulepszone serum. No bo skorzystałem na razie z tych fiolek słabszych. Też te lepsze. A w drugą łapkę sobie zainstalujemy tutaj to. Który to mnie tutaj pokonał? Oż ty. Oj, no. Właśnie od tego nie można z daleka odchodzić, bo jak się od niego odejdzie, to on zaraz strzela. Dobra. Gdzie ja chciałem wejść? Chciałem wejść tutaj na dół. To jeszcze jeden. Może zabijmy go. Żeby mi później nie przeszkadzał. Znowu tą babę słyszę, ale jej niestety nie widzę. Dobra, tu nie chcę do niej. Otwieraj te drzwi! No co za... What the fuck? Kretyńskie drzwi się, patrzcie, otworzyły się w jedną stronę, tylko się teraz zamknęły. Noż, fuck you. Dwudziesty level, to może sobie nawet i poradzę. Niekoniecznie. Thank you.
wstrętne dziady. Taka pułapka. Otwierasz drzwi, wchodzisz na drugą stronę, a one się zamykają. Dobrze. Jestem teraz tutaj, w tym miejscu, gdzie chciałem być. Chciałem generalnie przeszukać to miejsce. Tu jest jeszcze jeden wariat. Bardzo mocno biję. Muszę zabić tego z pistoletem. Lej dziada! No! Nie wiem, co mnie zabiło. Znowu mnie cofnęło do tyłu. Ale znowu w to miejsce, gdzie tych dwóch tutaj jest, że oni już nie żyli. Ja się chciałem bić z tymi. Tu będzie co? Znowu dwóch? Dwoje? No, na szczęście ich pomijam. No. Wstrętne dziady. Nowy przedmiot. Dobra, wejście do teatru, wejście do teatru. Zblokujmy sobie tutaj te furtki. Ja tutaj wejścia niestety nie widzę. O, tutaj może. Właśnie. Nasz bohater coś przed chwilą mówił o jakimś otwartym oknie na drugim piętrze. Czy to jest otwarte okno na drugim piętrze? Czy to wygląda jak otwarte okno na drugim piętrze? O, nie bardzo. List pożegnalny. Woe to you, nations of hypocrites. For in front of you stands the tall queen. Znowu jakiś boss fight. You can but lower your head. Nie mogę biegać. Albo tu nie mogę biegać, dziwne. W tym jednym miejscu nie mogę biec. Can that be Doris Fletcher's voice? Where does it come from? Dobry jest. Mam jakąś kulki do broni, sześć sztuk mam, dobrze. Shadow, ugly as sin. But when you burn and die, she will rise.
and be queen again. Stoi tam wariatka. Musimy na dół chyba zejść, tak? Bo ona tutaj... Oczywiście mój bohater ma jakiś taki dar teleportacji, nie wiem, skakania, wskakiwania i tak dalej. No ale akurat w tym miejscu nie funkcjonuje. Stary pamiętnik Doris. Coś dużo tych bossów, to już jest trzeci boss z kolei, który mi się trafi. Dobra, jestem coraz bliżej. Kurczę, to nie są bossowie, ale grzeją jak bossowie. Oż. No głupio, żebym tracił te... Oż, no nie zaplątałem się w te cholerne te... Kuźwa. W te cholerne jakieś tam... Nie wiem, co to było. Kratki czy coś. Czemu mi życie nie przerywa? A, jestem ten. Słuchajcie, zatruty. Aż fuck you. Jakąś trutką mnie. To babsko opluło i nie mogłem się z... Nie, życie mi się w ogóle nie regenerowało. Dobra, zapisujemy tutaj. Ciekawi mnie ten boss w tym teatrze. Spróbujemy jeszcze raz. Do zobaczenia jutro. Lajki, komentarze, subskrypcje mile widziane.